Dzień dobry. Kładam się nisko. Wczoraj nie było odcineczka, bo nie nagrałem go, bo sobie grałem w Bloodborne'a, ale przeszedłem już Bloodborne'a, więc teraz muszę sobie znaleźć nową grę na konsolę, którą będę przechodził, a mam dość dużą bibliotekę. Tak powiem, to się często nazywa... jak to się mówi na to? Łeczka wstydu? Kolekcja wstydu? Wiecie, gier, które chcieliście dawno przejść, a nie przeszliście. Choć w sumie może to nie pasuje, bo konsolę mam od niedawna tak naprawdę. Powiem wam tak, Bloodborne to jest gra. Co się dzieje? Quickly, get away from the mine. The mine is overrun and my secret pension is gone. Unless they don't find the hidden wall in the little office, then... Ukryta ściana w mniejszym biurze. Nie zbliża się do kopalni. Dlaczego? Kanarek ci zdechł? Kanarek zdycha, jeśli jest duże stężenie metanu. Kiedyś górnicy nosili ze sobą kanarki, jak jeszcze nie było innych sposobów na wyczuwanie metanu. Tak jakby ktoś nie rozumiał, to tłumaczę. No, we're blowing up the gate! Now move! Jak wybuch... Znaczy, chcecie wysadzić... A, dobra. Myślałem, że podchodzicie do wybuchu. Ja dopiero podkładacie ładunki. Dobrze. Ten jaki ma fajny pancerz. Divine have mercy on us. The Black Ring are everywhere. Get out of here if you value your life. No mere human stands a chance against these fiends from the pit. Czego tu szukają siły Damiana? Though Guildmaster Williams might. Alas, he was in the main building when we were attacked, and most likely is dead, do what you will. And if you can save William, so much the better. But don't come home. Now, I'm out of here and I won't stop running until I find a champion garrison or something. Dobra, jakiś odważny młody człowiek. Dobra, nie wiem czy to jest... Nie możesz jeszcze równać się z Elitą Czarnego Kręgu. Odejdź, jeśli nie chcesz oddać Damianowi zwycięstwa tu i teraz. Nie mogę na pewno? Zobaczmy tylko na poziom przeciwników, znaczy jak gra mi... Poziom. Nie mogę. Jak tu chłopaki nawet specjalnego zagrożenia nie stanowią dla mnie. Może w tej kopalni później są jacyś silniejsi. Nie, no rozejrzyjmy się tutaj, słuchajcie, no bo jesteśmy tutaj. Gra chyba chce zdenerwować, jak oni mówią, że nie dam sobie rady. Ja, taki młody, silny chłopak. Coś mi się nie zgadza. Idziemy tam do tego Dedala, bo mam nadzieję, że coś zdropił. On wyglądał jak, wiecie, taki delikatny no, mini-bosik, rzekłbym, wiecie. Przywódca ich, ale on nic nie zdropił. No patrzcie, jakie to jest żałosne. Ale Ale jest. Za dużo obciążenia, ja miałem sprzedać rzeczy. Dobrze, że mi przypomnieliście w tym momencie. Dobrze, że piwo zdropiłem. Dobra. Kagami mówiła, moja skarbnica wiedzy, że powinienem sprzedać wszystkie książki. Zdecydowanie. A, i właśnie Kagami mówiła. Robię tak. Nałóż urok! To było takie proste, a ja jestem po prostu kretynem. No, nie ukrywam, że tak jest. Może siły duchowe plus 4. Się zdobyte. Bajkowy urok. No, dziękuję. Taki bajkowy teraz. Co jeszcze mogę tutaj wsadzić? Mogę w broń może. Ustęp jest na urok. Nałóż urok. Szybki refleks plus 2. Spoko. I jeszcze bym tam coś nałożył. Prawa dłoń, brak jakichś funkcji. A, no tak, bo on... To jest ten. Tylko jasne. W ogóle zaklęcia jakieś można. Dobra, zmienię na drugi ten. I teraz nałóż urok. Niewielki urok odporności. Nie, to może na tarczy coś takiego bardziej, nie? No i spoko, jesteśmy urokliwi teraz. Ale młody, przystojny, urokliwy chłopak. Dobra, teleportacja do wioski. Kapliczka wioski, tak, dokładnie. A jeszcze Kagami mówiła, żeby jak najszybciej się zająć przywołaniem przywołańca. I króliki, żeby masakrować. Znaczy, niekoniecznie masakrować, ale jak ich zabije kilka, to się pojawi najsilniejszy przeciwnik w grze. Więc zróbmy to. Trochę mi to przypomina jak w tym, w returningu kiedyś królika. Zające zabijałem.
i demon mi wyskoczył, a się wtedy zdygałem. W sumie jak oglądałem ten film później, bo czasem wracam do swoich filmów, patrzę jak się rozwinąłem, czy się rozwinąłem. Z reguły chodzi mi bardziej o techniczne względy, bo jeśli chodzi o bycie mną, to no jestem sobą, nie? Ale co chciałem rzec i właśnie... Ujrzałem jak to wyglądało z tym królikiem, zemsta Filipa Lotarskiego się film nazywa, jakbyście chcieli. Filip Lotarski to jest mój kumpel, dobry przyjaciel, tak naprawdę cały życie znamy, jak brat dla mnie. I on ma zając ksywę, dlatego jest zemsta Filipa Lotarskiego, tak żebyście zrozumieli kontekst. Chodźcie, zabijałem zające. Dobra, co ja mam na tłumaczu? Dodajemy rzeczy, handel. Coś masz ciekawego, przyjacielu? Lekki hełm szlachty Wiedźmy Strażnika. No i to jest to, czego szukałem chyba. Dwa siły duchowe, czyli więcej, i trzy wartość tego. I pancerz dużo lepszy. Ale ja jestem biedakiem totalnym, co ja sobie patrzę na takie rzeczy? Chłopak myśli, że bogaty, a jestem totalnym biedakiem. Tego nie sprzedajemy, tego też nie. Na pewno książki miałem sprzedać wszystkie. Uważam niepotrzebnie. Dobrze, kamieni miałem nie sprzedawać natomiast. I nie mam zamiaru tego robić. Nadal mi trochę brakuje. Czy jedzenie chciałbym posprzedawać? No nie wiem. Trochę więcej mi się zwolniło. Czemu mi to wszystko tak waży? Te ziemniaki? Sprzedam 4 ziemniaki, będę miał teraz 67? 70. A, bo jak się coś stakuje, to nie waży. Aha. Nie, wiecie co? Trzeba zdecydowanie pójść w rozwinięcie tej możliwości wynoszenia większej ilości rzeczy. To zdecydowanie. Tak, na przyszłość coś jeszcze ciekawego tutaj masz? Nie wiem. Muszę lecieć. Dobra, wiecie co? Wiem, że tę kopalnię dopiero odblokowałem, można było się tam rozjeżdżać, ale gra mówi, że na razie stopuj, hopie, to może stepujemy. Jakieś questy. Pośmiertne ożywienie. Czy ja mogę zaznaczyć ten quest jakoś na mapie? Czy ja go mam teraz zaznaczonego, co mam tu zrobić? Nie wydaje mi się. To przeczytajmy, co tam chodziło po głowie. Poznany przeze mnie nekromanta imieniem Neberiusz, tworzyc innych stworzeń chowańcy, które potem pomagają w bólu. Niestety gotowe istoty uciekły, ja mam dowiedzieć się dokąd. Ale więcej nie wiem, ale mogę przeczytać dialogi z nim. On się nazywał... Nie pamiętam, jak się nazywał. Neryfundus? Nie. Na N coś przed chwilą miałem. Aha, bo to mogę rozwinąć to. Czekajcie. To są czerwone, to że nie zaliczyłem, rozumiem. To jest główne, tak? Tak, dobra. Gdzie ja trupy w szafie dostawa zostawione? A, bo to są skończone zadania, jestem debilem. Szukam na Naberiusz. Pan Naberiusz. Ale, a, w ogóle to mam tyle stron, dobra. Naberiusz mamy. Uciekły gdzieś na południe. Dobra, gdzieś na południe od Naberiusza, a Naberiusz jest gdzieś tutaj, prawda? Kapliczka nekromanty, więc... Parma Jacksona w tamte okolice? Dobra, skoczę sprawdźmy, albo w ogóle południe wszystkiego. Czyli... I mogą być wszędzie. Dobra, sprawdźmy najpierw obok farmy Jacksona, nie wiem. Byłoby dość dziwne, że tam były, ale no... Może być, że tam są. Halo, dzień dobry. Czy tutaj jakieś ożywieńce nie umarły? Rudo żelaza. Diament i żelazo.
Tutaj puściutko, wszystko wybijam, jestem z siebie całkiem dumny. Ożywieńców też nie ma. Tutaj jakieś roślinki do zebrania? Niekoniecznie. I wydaje mi się, że gdzieś na południe to może być wszędzie. No to niedobrze. Ale rozejrzyjmy się w tej sytuacji. Nie wiem, czy to skakanie mnie przyspiesza, ale wiecie co, człowiek jak gra w gry i może skakać, to odruchowo skacze jak debil, ale taka jest prawda, no. Trafi inaczej chyba. Dragon Slayer. Willy's the name, selling's the game. Gość mnie zaatakował na środku kuźwa mostu? Tanie umysł. Długo będę jeszcze bogatszy, chociaż powinienem przynieść skrytkę z obiska goblinów w kopalni. Siada reklama, sakiewka sama się otwiera. No mnie nastawi, o ludzie. Co się dzieje? I run the Broken Valley Realist. First, there's Folo's house in the village. Or you can buy a piece of land and a new house will be built. Rather, but it'll be worth it. And you only have to pay half now. That's a dom, dawaj. Excellent. I'll take care of the people. Nie wiem, o co chodzi. Kupiłem se dom, albo mnie oszukał, ale wiecie, trzeba ruszyć questa po prostu zawsze, nie? Czy jest tak, czy inaczej, lepiej zacząć. O, szkielety. Dzień dobry. I do widzenia. Jeleń namiast? Normalnie ty. Nieśmiertelny jeleń, to jakiś boss jeleni chyba, bóg jeleni nawet. Niedobrze. Tam kolejne szkielety, tutaj kolejny szkielet. Temu jaki desant zrobię, tam jest na dole. O, patrzcie na to. A, to tak nie działa, dobra. Myślałem, że mogę kliknąć ten atak już jak spadam długi czas, a to nie, muszę tylko do wyskoku zrobić. Do widzenia, panowie. Miło było, ale zmasakrowałem was, jak żaby na liściu. Puste i tutaj mamy... Sromotkę. Ładna nazwa. Dobrze. Na tych terenach się rozglądałem, ale powiem, że są tak otwarte, że jestem pewny, że coś pominąłem, więc może warto by było. Rozejrzeć się dokładnie. Też Kaga mi coś mówiła, że ten królik jest zając, królik HGW. Jak to tak zwał, to masz taki zasięg, bo masz tutaj zaklęcie może. Mara. Myślę, że jako wieszki miał być chyba ten królik, albo źle zrozumiałem przekazane mi informacje. Ale rozejrzyjmy się tutaj. Są kaczki. Tutaj zaraz była ta wieczka, tak? Nie. To się źle zapamiętałem. Ale są króliki. Co się dzieje? Desant. Gobiny mnie atakują. Łapka! Już po mnie. Dużo ich, szczerze powiedziawszy, naprawdę mogę zginąć chyba. Królik musi zginąć przy okazji. No cóż. Ja tu nie ma szans chyba z chłopakami, co? Dobra, może... Wykorzystajmy łuk potężny. Łuk heroicznych goblinów. Czarnych goblinów ogólnie. Dobra, jest dobrze. W sumie to jest bardzo dobrze. Dziwną tą postać mamy. Ja dużo zainwestowałem w ekwipunek. I w tej grze widzę, że nawet od tych umiejętności to bardziej ten ekwipunek robi tutaj robotę, nie? I naprawdę jestem turbo potężny z tym nowym łukiem.
zadaniami i tak dalej. Pepczka teleportacyjna kolejna, fajnie. Czy ta pułapka się skończyła? Tutaj w ogóle to po prostu był taki skrypt, że gobliny atakują? Czy coś się dzieje więcej? O, lewek wpadł. Wiecie co? W tym poziomie zainwestujemy zdecydowanie w to. Udźwig. 120, no dobra, nie jest to jakoś bardzo dużo, ale lepiej mieć niż nie mieć. Postać, witalność, siły duchowe. Co dają w ogóle siły duchowe? Więcej many, tak? Inteligencja to zaklęcia, ale inteligencję trzeba ładować. Chłopaki, do kogo? W ogóle mi się fajnie życie regeneruje teraz. Ja mam jakieś chyba itemy do tego dobre. A który mam poziom? Można nowy pierścień założyć. 11, a mam pierścień na poziom 12, to nie mogę. Ładuję w tę inteligencję i ładuję i ładuję i powiem wam, że to moje obrażenia to jakoś tam z tych łuków, to znaczy z tych zaklęć to nie robią roboty bardzo mocnej. A wystarczy, że podejdę do kapliczki, czy muszę na nią kliknąć, widzę w ogóle. No, no, to ja myślę, że tyk, mamy. F5, uniki i walczmy z chłopakami. Kula ognia. Haha, wspaniale. Dobrze. Ja jestem na południu, nie jestem, czyli tak średnio na południu, bardziej północ. Magiczny, lekki, żelazny miecz, no nie specjalnie, ale się sprzeda na pewno. Tutaj mamy jakieś kryjówki. Eliksir leczący, tutaj mamy tu stosza, tak? O, dobrze pamiętam, już pamiętam nazwę rośliny, hopie. Jaki progres, to jakaś magiczna studnia i... I kowal jakiś specjalistyczny, dobra, i... Kolejny zaklęty magazyn. Tutaj mamy co? Puste skrzynia, ale beczkę pełną. Marchew. Skrzynka. Złoto. To jest jakaś super kuźnia przeznaczenia, mam wrażenie, co? Hej, przyjacielu. Hi. A visitor. I don't frequently see other people in this court. Pytanie umysłu. I'm going to change my storage password to something a little less easy to guess than dream. Co cię przyciągnęło do tego miejsca? The opportunity to work with my enchantment machine, weapons, armor, rings, you name it. I could probably make a fortune in the city, but wealth does not interest me. Only the art of enchantment. You'd have to pay for the raw material. Only the machine operates on red ore, which is bound to miners from a relatively new quarry, a bit to the south of here. Bring me some and I'll fire this old engine up again. You'd really be helping me out. Tak właśnie, to mam trochę czerwonej rudy przy sobie. Just the thing. Well done it. A skąd mam? Może to te takie czerwone klejnoty są, dobra, może być. Dobrze, i co teraz? Impressive machinery this Dreven has. Make use of it while you can. Reaching Lord Lovis shan't be easy. Hey there, Slayer. Nałóż zaklęcie. Ja na wszystko praktycznie mogę nałożyć zaklęcie. Ja pierdzielę. Ale jazda. Dobra, zacznijmy może od kolczyki, ale one mają miejsca w ogóle. Ty, a wiecie, że ja tego chyba nigdy nie używałem wcześniej? Mogę na pewno na broń nałożyć. Trucizna. Wyssanie życia. Mogę kilka razy? Nie. Mam trzy miejsca, ale... Stanie się 5% szans na zmianę 5% danych obrażeń w PW. Nie jest to jakieś rewelacyjne, ale później jak będzie tych zaklęć kilka, akwamaryną im brakuje na truciznę. Wiecie, zawsze sobie zwiększacie potencjał tej broni, tak? Fajnie. Tu nie mogę, bo ona już jest zaklęta. Come on then. Dobra, fajna rzecz, a tutaj pamiętać. Ja mam też teleportację tutaj, co jest rewelacyjne w ogóle. To jest tą studnią. Studia życzeń. Jak możesz mi pomóc? Jedno. Jesteś tą słynną studnią życzeń?
ale niewiele. Pewnie kilka znajdziemy podczas gry. Especially after having granted a wish to an adventurer who would later become the divine. Dobra, spojrzenie i życzenie to niezła gratka, wchodzę w to. Rozumiem, jaka kwota cię zaspokoi? O, i dość złota na nastawienie. Dobra, to może rzucę 1000. Większego doświadczenia potężnego przedmiotu. Słuchajcie, ja nie potrafię inaczej. Większego doświadczenia chcę. You know what I wish for? To reach Lord Lovis. Stałem 5000 doświadczenia. Myślę, że spoko. Może ten przedmiot byłby rewelacyjny, ale doświadczenie jest spoko. Dobra, mieliśmy tu hasło do tego trudnego. O, tu jakaś skrytka potężna w ogóle, chopie. Pytanie, czy broniona? Wyjmę broń na wszelki wypadek. Klucz, nieźle schowany, nie? Dobra, mam jakieś skrzynki. Tutaj uwaga. Trochę złota, mikstura Nikłej. Krynia. Kamilina, święta bazylia. Roślina jest do wzięcia. Żeńszyn oczywiście, że jest do wzięcia. Parangit, okej. Okay. Druga taka rzecz. Ale nic ze mnie zrobię. Maszyna w sumie nie rzecz. Dobra, to chyba wszystko, co było tutaj do wzięcia, tak. Chyba, że za tą pajęczyną podło mnie. No spoko. Powiem wam, że jestem strasznym biedakiem chyba w tym momencie gry. To 470 sztuk złota, no ale okej. Okay. Ciekawe, czy jakbym miał 10 tysięcy sztuk złota, to mógłbym rzucić 10 tysięcy tam. Może popełniłem jakiś błąd, słuchajcie. No ale cóż, już będziemy musieli żyć z tym. Tak jak mówiłem, nie chcę zrobić... Tak trochę eksploatować gry, że mogę przeczytać umysł. Jeśli się nie opłaca, to wczytać grę. To byłoby żałosne. Grajmy tak, jak trzeba roleplayować, tak? Czyli... No, roleplayujemy. Bo to nie widać. Rownik, hopie. Masz tutaj czary prawdziwe. A, jeszcze się dobrze. Do widzenia. Coś z ciebie wypadnie może? Przecielu, nie. Za tym wodospadem chyba nic nie ma, tak przynajmniej wygląda, albo się pomyliłem. Jestem głupkiem, że w końcu nie sprawdziłem i tym razem coś było. Z reguły tak to wygląda. Pamiętam, jak grałem pierwszy raz z Dark Soulsa drugiego. Zresztą to było moje przejście, to była pierwsza gra, którą kupiłem na premierę i nagrywałem od razu. Pamiętam, że byłem z siebie taki dumny. Jestem wielkim youtuberem, nie? Że nagrywam grę na premierę. To było, nie wiem, nie pamiętam już ile lat temu. Ile lat już ciągnę ten kanał. W każdym razie pamiętam, że pamiętając z jedynki Dark Soulsa, że no niektóre skrzynie są mimikami, nie? Na oficjalu. I wszystkie uderzałem przed otworzeniem, nie? Żeby sprawdzić, czy chłopak zaraz mnie tutaj nie zje. No ale chyba z pół gry tak przeszedłem, nie? I żadna skrzynia była mimikiem, więc pomyślałem, widocznie w tej części nie ma mimików. A jeszcze była taka zasada w jedynce Dark Soulsa, że takie drewniane skrzynie, owszem, mogły być mimikami, a metalowe skrzynie nie. Takie, wiecie, ciężkie. No i w dwójce podchodzę, metalowa skrzynia, otwieram na... Zakup po połowie gry. I to był pierwszy mimik. Przysięgam, to była pierwsza skrzynia, której nie piznałem bronią po kusze. To była pierwsza skrzynia, która była mimikiem rzeczywiście. Ja pierdzielę, to i na hita mnie zdjął gość. Bo ten mimik, jak wiecie, dacie się zjeść, to mocno zadaje obrażeń. No tutaj jest ta wieżczka. Ona na tym kuźwa białym zwierzątku mówiła. I nadal tego zająca, a.k.a. królika szukamy. Tutaj mogę coś teoretycznie zrobić z tym nagrobkiem prawdopodobnie. Penelope. Do zapamiętania na pewno. Kolejny zając musi umrzeć. Tam królik. Tu się coś świeci. Biały królik! Mam go! Dobra, łatwo, łatwo. Gonimy, ho, pa. Tam zwykły może zginąć.
O, ładna skrzynka, coś dobrego będzie. Złota skrzynia i dobrze zakonserwowana głowa goblina. Będzie mógł ognistą kulą rzucać na szóstym poziomie. Mniejszy urok szybkiego refleksu. No to powiem wam, że taki jestem trochę rozczarowany, szczerze powiedziawszy. Myślałem, że jakaś broń, zakłady ludzkości, plus 18, a tutaj takie coś. Tak. Bez szału, ale mogę sobie zaknąć coś. Może być to, nałóż urok, szybki refleks. Ja mogę potem zdjąć ten urok? To jest pytanie, chyba nie mogę. Ale lepiej rzucać od razu. Ja się nauczyłem, jak kiedyś byłem takim graczem, co kisił wszystko, powiem wam. I tak kisiłem jak debil. Na przykład grało się, nie wiem, Skyrima, daleko nie szukając, czy w Obliviona. I się grało łucznikiem, to się kisiło te lepsze strzały na później, bo potem się przydadzą. I przez całą grę strzelałeś stalowymi, czy jeszcze gorzej żelaznymi. Mimo, że 50 dedrycznych w plecaku. Już 50 to niewiele, zostawię na coś silniejszego. Zostawiało. I nauczyłem się w pewnym momencie grać, żeby czerpać radość i po prostu... To, co daje gra, wykorzystywać od razu. Znaczy, nie zawsze oczywiście, wiecie, nie można zawsze, ale w większości przypadków, no można jednak się bawić. Jest git. Dobra, możemy zajrzeć tutaj, ale haha. Normalnie cliffhanger. Tutaj zajrzymy, moi drodzy, w następnym odcinku Divinity Eco Dragonis. Druga część, właściwie to druga część Divinity Eco Dragonis. A na za dzisiaj wam dziękuję. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Ja się bawiłem bardzo przednio i zaraz zacznę nagrywać drugi odcinek. Po czemu nie? I to. Miłego dnia wam życzę. Bądźcie mądrzy i seksowni dalej, tak jak jesteście, piękni, atrakcyjni. A biorąc pod uwagę, że nie tylko wizualia się liczą, to jestem pewien, że nadal będziecie tak samo inteligentni i mądrzy. Czytajcie dobre książki, oglądajcie świetne filmy, grajcie tylko w dobre gry i wyciągajcie z tego tę esencję. Rozwijajcie się, nie stójcie w miejscu i nie bawcie się w politykę, jeśli wam na tym nie zależy. Jesteśmy ani po lewej, ani po prawej stronie. Jesteśmy sobą, jesteśmy dla naszych najbliższych. Trzymajcie się. Ah.